Witam moi kochani, tutaj Rostuś, witam z was z przepięknego Ulm, miasta największego kościoła na świecie i miejsce urodzenia Alberta Einsteina. No i co kochani, teraz znajduję się na dzielnicy Rybackiej i dzisiaj zamierzam zwiedzić dla was to przepiękne miasto historyczne Ulm, tak jak już mówiłem, miejsce urodzenia największego umysłu na świecie Alberta Einsteina i największej katedry kościoła na świecie. Zobaczcie, to jest właśnie dzielnica Rybacka, Fischkleiden i sobie jedziemy. Zobaczcie, o puszeczki po piwie, zobaczcie ile pfandu. Czekanie, to jest przepiękne. Normalnie to podobno Ulm jest również nazywane niemiecką Wenecją. Na tą chwilę, to są dane z 2022 roku, Ulm liczy około 130 tysięcy mieszkańców i znajduje się ono na granicy dwóch landów, Bawarii oraz Badenii-Württembergi. Zobaczcie, jaki to jest klimatycznie właśnie przepięknie. Zobaczcie, to takie stare właśnie niemieckie typowe budownictwo, które znacie z pocztówek, z filmów. I zobaczcie, jesteśmy na Fischgrasse, czyli tej dzielnicy Rybackiej. Pójdziemy sobie pod fontannę Einsteina oczywiście, zrobię sobie tam fotki z również muzeum Einsteina. Nie wiem, czy dzisiaj będzie otwarte. Jeżeli będzie, zobaczymy, że uda się wejść. No i przede wszystkim główny punkt, no to jest ten najwyższy kościół na świecie, który do 1901 roku był najwyższą budowlą świata. Zobaczcie, wchodzimy teraz na promenadę nad Dunajem. Tak, macie takie stare mury obronne. O, rowerzyści sobie jadą, tu nie będziemy przeszkadzali, wiadomo. No, Dunaj jak Dunaj, wiadomo. Jedna z większych rzek. Jest przepięknie, zaraz sobie wejdziemy tam do góry. Lał już tam się wcina. Dunaj, prawie jak spływ Dunajcem. Koniec, przed nami w tle wieża Metzgernturm, czyli krzywa wieża w Ulm, zwana również wieżą rzeźnika. I co kochani, krzywa wieża w Ulm, jest to zabytek średniowiecznych fortyfikacji, a dokładnie była to jedna z bram wjazdowych do miasta. Jest to kwadratowa ceklana wieża z wąskim dwuspadowym łukiem i przejściem w stromy dach, zbudowana w 1345 roku i ma około 36 metrów wysokości. Zobaczcie, z daleka nie było widać, ale widzicie? Tutaj ta wieża jest wzmacniana takimi linami, po prostu żeby się już bardziej nie przekrzywiała, ponieważ ma już swoje lata, ile 1300, no to 800 lat ma, nie 800, no ponad 700 lat ma, więc ma swoje lata i zobaczcie. Na Metzgernturm możecie sobie ściągnąć apkę i wszystko sobie o tej wieży przeczytać. Idziemy teraz na dół i opowiem wam fajną ciekawostkę na jej temat. No i głównym z powodów, dlaczego ta wieża jest krzywa, jest po prostu, że ona stoi na terenach bagiennych, została wybudowana, wiadomo, tu przy Dunaju. No i ta ciekawostka jest taka, że po prostu w XIV czy XV wieku rzeźnicy w mieście Ulm byli bardzo biedni i oszukiwali ludzi, dodając różnych innych produktów do swoich wyrobów garmażeryjnych i głównie parówek i kiełbas. No i ludzie się zbuntowali, zamknęli ich w wieży, gdy przyszedł burmistrz, by spytać się, o co chodzi. Oni wszyscy przesunęli się na jedną stronę i dlatego ta wieża jest teraz krzywa. O, to jest taka miejska legenda, bardziej bajeczka, wiadomo. Ale też zobaczcie, jak tutaj jest przepięknie i tam w tle już jest ratusz w Ulm. Zobaczcie, kolejny bardzo stary budynek, wybudowany w 1450 roku, czyli ma prawie 600 lat. Pięknie, co? I tutaj od 1995 roku była restauracja, sorry, do 1995 roku była restauracja, ale teraz wam pokażę, to jest, kurczę, prawdziwy stos. Te malunki, to wszystko coś przepięknego, zobaczcie. Ratusz w Ulm. Kilka ciekawostek na temat tego ratusza, ale już mi się, kurwa, odechciało. No zobaczcie, co się dzieje. Wchodzę od boku, a tutaj z boku, kurwa, aż mi mowa odjęło. Flaga ukraińska i żydowska flaga Izraela, no masakra, no sam ratusz jest sobie przepiękny. Został on wybudowany w 1540 roku, ale został on praktycznie doszczętnie zniszczony podczas II wojny światowej i został po wojnie odbudowany i kurwa, odjęło im mowę, naprawdę, zobaczcie, patrzę na to i nie mogę się wysłowić. No i został po prostu odbudowany podczas II wojny światowej. Chodźcie, idziemy dalej, bo ja już nie chcę tego ratusza oglądać. Zobaczcie, tu jeszcze ratusz z tej perspektywy, no jest naprawdę przepiękny, renesansowy. Te malowidła, cała tutaj historia powstania Ulm, na niego, na kartach wymalowana,
No ale co oni odjebali z tymi flagami, no to nie mam słów, naprawdę. Nie wiem, czy jak tu przyjdziecie, to te flagi jeszcze będą wisiały, no ale dramat, zrobiło mi to dzień. Normalnie jestem cały aż poruszony tym motywem, że tak powiem. No i jest tu Krzywa Wieża i Dunajec, a ja teraz idę na najwyższy kościół świata. No i kochani, jesteśmy pod głównym punktem naszej dzisiejszej wizyty, czyli pod katedrą Ulmer Kuln, znajdująca się oczywiście w Ulm na Musterplatz 1. Czas powstania katedry, zaczęto ją budować w 1376 roku, a budowę ukończono w 1890 roku. No i kochani, ciekawostka jest taka, że to jest nazywane katedrą, tak? Ale to nigdy katedrą nie było i nie powinno być, bo nigdy tutaj nie urzędował biskup i to jest tak naprawdę kościół. Wymiary katedry są imponujące. Jej nawa ma 41,6 metra wysokości, 59,2 metra szerokości i 139,5 metra długości, a ta właśnie główna wieża, pod którą stoimy i na którą spróbujemy się udać do góry, ma 161,5 metra. No i co, po ukończeniu budowy w 1890 roku katedra przez 11 lat dzierżyła tytuł najwyższego budynku świata, który przejęła po katedrze w Kolonii. Katedra w Kolonii ma 159,7 metra, ale w 1901 roku ukończono budowę ratusza w Filadelfii i wtedy on stał się najwyższym budynkiem świata. Zobaczcie, możecie sobie odwiedzać między 10 a 17. No i wejdźmy, kurczę, do środka. Ja czapeczkę zdejmuję i zobaczymy, jak to wszystko wygląda w środku. Zobaczcie, jesteśmy w środku. Tutaj te wszystkie kolumny. Bardzo podobnie wszystko ustawione jak w katedrze w Kolonii. Lepiej wam, że jest tutaj bardzo zimno. Jest zimniej niż na dworze. Zobaczcie, kochani, możecie sobie kupić nawet kawałki tej oto katedry. Taki kawałek kosztuje 800 euro, taki 450, kurwa 800, nie na dramat. Tutaj jakiś język hebrajski. O, tu już nawet ktoś sobie kupił, bo jest zarezerwowany. Ja tu za 2500 jeszcze mam, jakbyś chciał. O, spoko. A tu jest. A ten, nie, ten tylko 300. No zobaczcie, taki kawałek, jakiś kuźwa kolumny. 2500 euro. Zobaczcie, kochani. Automat biletowy, czyli wejście na samą górę, kosztuje 7 euro. Zaraz mam iść tutaj. Zobaczcie, automata pracuje tylko 5-10, ja mam monety, czyli mam teraz dyszkę. Wkładamy dyszkę. No, zjadło.
wydało trójaka. I tak, kochani, wygląda bilecik na najwyższy kościół świata. Skanujemy sobie bilecik. Kurczę, działa. Zadziałało, nie spodziewałem się. Zobaczcie, już jest grubo, bo naprawdę fajne schodki są. I wchodzimy do góry, ponad chyba bodajże 700 stopni. Ale będzie miło i przyjemnie. Tak, wiecie, nawet nie zauważyłem nawet. 768 stopni. To widać, że jakieś drzwi kiedyś były. I co? Lecimy dalej. Troszkę się tutaj już zmienia krajobraz. I zobaczcie, już powoli zaczyna być coś widać. Dobra, kochani, widzimy chyba się na samej górze, bo co, nie będę chyba wchodził po schodach i do was gadał, a jest trochę i przede mną. Zobaczcie, to jest takie jakieś przejście właśnie ci takim mostkiem. Nie wiem, czy coś zobaczycie, a tu jest środek i takie skupienie i tam jest też dalej. Przejść, zobaczmy, co będzie tutaj. Idziemy takim tunelikiem. No i co? Kurczę, niespodzianka, kolejne schody. Tu jest też taki punkcik, widzicie? Pokażę wam. I co? Lecimy. Kochani, zdziwiłem się trochę, ale chyba już, albo prawie już. Jeszcze jestem w takim przedsionku teraz jakby. O, tak. Jesteśmy na górze. Zobaczcie. Widzicie takie punkty widokowe, ale wiecie, to normalnie byście chcieli coś możecie wyrzucić. Szkoda, jak byłem w kolonii, to wszystko było zablokowane, znaczy się zablokowane, siatka po prostu była, żeby nic kompletnie nie wyrzucać. Tędy będziemy schodzili. O, raczej nie można palić, ciekawe czemu. O, tu jakieś prace konserwacyjne są. Widać? Zobaczcie, tam są normalnie dzwonnice. Dzwony, które walą. Ładnie skrzypi. Tu mowa jakieś biuro. Tutaj po prostu wszystkie takie najwyższe kościelne budowle. Zaczynając od najniższej do najwyższej. Widzicie, te kolejne schody nie do powszechnego zwiedzania niestety, w której można wejść. Tam wysoko, hena. O, oni na samą górę praktycznie na te, może nie 161, bo to wiadomo, że to jest kolumna, ale myślę, że na 140-150 parę metrów można spokojnie wejść. O, tu jest to pomieszczenie, w którym byliśmy. Nie no, jest ładnie, można powiedzieć, ale nie, jakaś taka tera w koronie dla mnie lepsze wrażenie stwarza. Jest to góry, w ogóle też tak więcej miejsca i wszystkiego. I zobaczcie teraz, jak to wygląda. Tam jest cały Ulm. Widać przez tą kratę, ale tam są te kolumny dwóch naprzeciwległych wież. Wszystkie tutaj widać, że po prostu tego wam mówię. Zobaczcie, wszędzie widać, po prostu są prace konserwacyjne. Zobaczcie, tak wszystko jest zazieleniałe już. O, zobaczcie, Emilia, Erik, Beni. Skurwysyny się podpisują na takich sobitka. O, i tu kolejne po prostu wejście do góry, na te pewnie najwyższe możliwe kontynentacje. Kochani, czy warto na tę katedrę? Warto, wiadomo. Zdobędziecie najwyższy kościół, katedrę świata, jak zwał, tak zwał. Ale w porównaniu dla mnie z kolonią, to nie ma w ogóle podjazdu. Kolonia robi do mnie dużo większe i kolosalne wrażenie. Dlaczego? Może dlatego, że byłem tam pierwszy w sensie, że przed tą katedrą, ale co? Jeżeli miałbym przyjechać jeszcze raz, na pewno jeszcze bym odwiedził to miejsce. Chodźmy teraz na pomnik Einsteina. No i co? Droga zaścięła w dół, zobaczcie, jak się fajnie schodzi. Mój rekord w kolonii to bodajże chyba zszedłem 3 albo 4 minuty po prostu stamtąd zbiegłem. To sądzę, że czas będzie porównywalny, bo u mnie zawsze ze schodzeniem, nie mylić z dochodzeniem, było szybko.
słuchajcie, tam góry ludzi typiarnie słyszycie, ale liczy kroki. Znaczy liczy, kurczę, stopnie, ile zostało. Widzicie, to jest takie przejście i można sobie wyjść, taka panorama tutaj na ten plac kościelny, nie wiem, ten główny plac w mieście. A, czyli już wiem, co to jest, te drzwi z drugiej strony, co to było. To po prostu można z dwóch stron, ale po prostu tylko z jednej jest otwarte. Co? Lecimy dalej. Po zejściu jeszcze macie sklep z pamiątkami. Pamiątki, rzeczy, opisiki. Magnesy 4 euro, będziemy kupować tego. Badziemy. Czyli zaciekanie, prawdopodobnie byłem tutaj na 70 metrach, potem jeszcze jest kolejne sklepienie, jak ja mówiłem, na 102 metrach i 143 metry, czyli tak to wygląda. Co? Lecimy dalej. Fajne miejsce, tak jak mówiłem, polecam. Warto przyjść, warto odwiedzić, warto zobaczyć. Zobaczcie, ostatni punkt podróży, fontanna Alberta Einsteina, niestety jest tragedia. Cała zapuszczona, brudna, dawno nieużywana, największy umysł w historii. E równa się C kwadrat.